Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Z tej strony Karolina Zuber, a ze mną w studiu artystyczna dusza Elżbieta Wysokowska-Walters. Przede mną siedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie o tej artystycznej duszy pewnie dzisiaj będziemy bardzo dużo mówić. Mam takie przekonanie w sobie, że sztukę bardzo ciężko zdefiniować przez to, że ona jest bardzo szeroko pojęta, więc nie będę próbowała nawet definiować tego, czym jest sztuka, ale zapytam o definicję, czym dla pani jest sztuka. Mhm. No, jest po prostu próbą syntezy rzeczywistości, która nas otacza, i ta definicja się nie zmieniła przez wieki. To samo robili starzy mistrzowie i to samo robimy my, współcześni artyści. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, jakie dostępne mamy narzędzia. W głowach ludzi w społeczeństwie bardzo często zatrzymujemy się na tym etapie, który dostajemy w szkole podstawowej, w szkole gimnazjalnej, podczas lekcji historii, podczas lekcji plastyki czy wiedzy o kulturze. Mamy w głowie muzeum, obrazy i to jest dla nas sztuka. Ale no, idzie to zdecydowanie dalej, więc co powinniśmy mieć na myśli, mówiąc sztuka współczesna, nowoczesna? Mhm. Sztuka współczesna to jest współczesna próba zrozumienia świata i otaczającej rzeczywistości, właśnie z tym użyciem tych narzędzi, które mamy dostępne. Ale również chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie mówię z perspektywy historyka sztuki, tylko artysty. To jest bardzo ważna różnica, ponieważ dla mnie istnieje ciągłość pomiędzy sztuką umownie nazywaną dawną, a tą sztuką, którą definiujemy dziś jako sztukę współczesną. Bo tak naprawdę to jest ten sam dyskurs, tylko kolejne pokolenia artystów, którzy wchodzą w nurt sztuki, rozwijają pewną rozmowę, która rozpoczęła się w jaskiniach, kiedy to kobiety przede wszystkim, bo to kobiety były pierwszymi malarkami, pozostawiały ślad swojej dłoni lub też malowały mamuty albo polowania mężczyzn na różną zwierzynę. I ta rozmowa o tej rzeczywistości cały czas trwa. I ten sam, to jest moje odczucie, ale również jest to pewien sposób patrzenia na sztukę, którą próbujemy jako nauczyciele w akademii przekazywać studentom. I tutaj jest dość ważna sprawa właśnie nowości w sztuce, bo to często się wydaje, że w sztuce musimy albo jesteśmy zmuszani do produkowania kolejnych produktów, które są nowe, odkrywcze i tak dalej, i tak dalej. No to jest błąd. Ponieważ tak naprawdę świadomość tego, co się wydarzyło wcześniej, co zostało wcześniej powiedziane, jest uzupełniane przez nas, czyli przez artystów współczesnych, o kolejne rzeczy. Czyli mamy jedną trwającą rozmowę od początku świata do jego końca i kolejne pokolenia artystów próbują nie powtarzać to, co było powiedziane wcześniej, ale próbują tą rozmowę rozszerzyć o kolejne konteksty, które są aktualne w danym momencie. To jest rozmowa twórców? To jest rozmowa ludzi, tak naprawdę, bo kim jest artysta? Artysta jest po prostu takim człowiekiem, który został wyposażony w fabrykę podświadomości i umiejętnie słucha tej podświadomości. Do tego jeszcze ma cały aparat intuicyjny, jakiś taki zmysłowy, którym bada rzeczywistość wokół siebie. I ci ludzie, reagując na rzeczywistość w taki hipermocny sposób, próbują opowiadać o tym, co się dzieje, jaka jest kondycja człowieka, jaka jest kondycja świata, jakie są nasze relacje, czy one się zmieniają, czy się nie zmieniają. Jako frontmeni to są ci ludzie, którzy mają właśnie ten aparat przesterowany na taką super wrażliwość. Czy każdy może być artystą? Myślę, że tak. Tyle, no właśnie, ale tutaj wkraczamy w dość skomplikowany temat, ponieważ
w momencie, kiedy zaczynamy się formować w tym okresie przed urodzeniem, badania pokazują, że ten aparat właśnie, który jest odpowiedzialny później za myślenie wizualne, jest pierwszy. Potem dopiero słyszymy i pojawiają się inne elementy tego, co potem się składa na człowieka. Więc teoretycznie każdy z nas w łonie matki jest artystą. Ale co się dzieje w momencie, kiedy się rodzimy? Te umiejętności i ta wrażliwość jest stopniowo przytłumiana i tutaj jest dość ważna edukacja, dom, w którym się wychowujemy, to jakie dziedzictwo przynoszą pokolenia tych ludzi, którzy sprawili, że się w ogóle pojawiamy na ziemi czy w rodzinie. Jeżeli w danej rodzinie na przykład, nie wiem, jest większy nacisk na muzykę, no to wiadomo, że te umiejętności będą się rozwijały szybciej i mocniej niż pozostałe, a pozostałe zostaną zepchnięte powiedzmy do jakiegoś innego rodzaju. Jeżeli na przykład nigdy w danej rodzinie nie badało się sztuki albo tej wrażliwości, bo niekoniecznie to muszą być rodziny, które były od samego początku nastawione na sztukę, tak szeroko pojętą. Tylko na przykład, jeżeli to jest rodzina, w której ta hiperwrażliwość jest cennym darem, no to możemy liczyć na to, że faktycznie w którymś momencie ten człowiek będzie w ten czy inny sposób kierunkował swoje życie na większą czy mniejszą działalność artystyczną. Mieliśmy tutaj już przez panią zobrazowaną sztukę jako taką konwersację, tak? Od lat dawnych do współczesnych tych twórców, ale nie tylko twórców, jest to rozmowa ludzi, ale czy postrzeganie ludzi, jakby odbiorców sztuki zmienia się? To zależy, tak prawdę mówiąc, od okresu, w którym się akurat znajdujemy, bo teraz zdecydowanie sztuka, która skupia się na takich aspektach społecznych czy budowania takich, nie wiem, sieci współpracujących ze sobą ludzi, jest rzeczą, która jest absolutnie najbardziej popularną. Powstają projekty tak zwanej sztuki zaangażowanej społecznie. Mamy kolejne festiwale projektowania zaangażowanego społecznie, więc akurat teraz jesteśmy, wydaje mi się, w takim cyklu, który wspiera budowanie relacji z odbiorcą i nie tylko budowanie relacji z odbiorcą, ale również włączania w ten proces twórczy, czyli rozpoznaje się taki kapitał, że ten człowiek, że każdy jest artystą, każdy jest twórcą, każdy ma jakąś kreatywność w sobie i przy odpowiednim zbudowaniu właśnie tej sieci jesteśmy w stanie się wspierać nawzajem. Więc to chyba zależy po prostu od okresu, w którym się znajdujemy. Spotyka się takie opinie, że sztuka współczesna, to co teraz możemy podziwiać, wywołuje bardzo często kontrowersje. Sztuka nowoczesna często jest nazywana ekstrawagancką. Czy w historii było takie zjawisko, że właśnie te kontrowersje ta sztuka wzbudzała, czy to jest wytwór naszych współczesnych czasów? Nie. Za każdym razem, teraz wracam do początku naszej rozmowy, czyli sztuka dawna, która kiedyś była sztuką współczesną. Oczywiście, że w każdym okresie była dokładnie ta sama historia. Caravaggio był odsądzony od czci i wiary, bo jego obrazy były za ciemne, więc to jest jeden tylko przykład. Van Gogh przecież ile się namęczył, zanim jego obrazy zostały uznane przez krytyków. Być może odpowiedź na to pytanie kryje się w tym, że ci wrażliwi ludzie są zawsze krok albo dwa, albo nawet i 10 lat przed społeczeństwem, czyli oni wskazują pewne zmiany, wskazują na jakieś traumy narodowe, a po prostu jeszcze nie ma tego momentu, w którym populacja rozumie, co się dzieje, w związku z czym może faktycznie następować jakiś taki zgrzyt, ale to jest tylko kwestia czasu na to, żeby ta rozmowa pomiędzy odbiorcami a artystami się wyrównała.
To tak jak teraz podziwiamy sztukę dawną, te elementy, tak, które zostały wytworzone w dawnych latach, no, podziwiamy jako dzieła, arcydzieła, i tak w przyszłości też pewnie to tak będzie wyglądać, że obecne, tak, wytwory będą podziwiane. Tylko że problem leży w tym, że w momencie, kiedy słyszymy, znaczy przynajmniej kiedy ja słyszę komentarz, że sztuka dawna jest zrozumiała, to budzi się we mnie niepokój, ponieważ tamta sztuka była tworzona dla ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, w związku z czym wówczas posługiwano się innym systemem symboliki, znaku, i niestety, ale odwiedzając muzea narodowe, często patrząc na obraz, wydaje nam się, że widzimy wyłącznie jakąś grupę ludzi reprezentujący jakiś fragment rzeczywistości, ale ze względu na to, że jesteśmy oddaleni te 200, 300, 400 lat, już nie mamy umiejętności zrozumienia symboli i znaków, które są poukrywane w obrazie. Więc tak naprawdę rozumienie sztuki dawnej, to wydaje mi się, że oj, to jest chyba 10%, jak dobrze pójdzie, zrozumienia tego, co jest na płótnie. A z punktu widzenia artysty, czy sztuka daje dowolność interpretacji, czy to jednak artysta chce w pewien sposób przekazać jakąś daną, określoną prawdę, wartość, i raczej jest to już z góry określone, a nie dowolne, i nie ma tutaj miejsca na dowolną interpretację? A to chciałabym się cofnąć do jednego z moich mentorów i wspaniałych profesorów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Leszek Knaflewski, który prowadził przez wiele, wiele lat pracownię audiosfery na poznańskich intermediach. On, pamiętam, jak przygotowywał nas do wyjścia w świat, miał taką maksymę, że jeżeli to, co stworzymy, stworzy efekt aha, to znaczy, że my absolutnie zawaliliśmy sprawę. Czyli jeżeli odbiorca wchodzi, patrzy i mówi aha, już wiem, o co chodzi, to nie o to chodzi. To tak nie powinno być. Ta praca powinna być na tyle otwarta i na tyle niejednoznaczna w swoim komunikacie, żeby mogła uruchamiać szereg skojarzeń i szereg uczuć, emocji, wędrówek w tym człowieku. Nawet jeżeli ta praca zostanie odrzucona przy pierwszym oglądzie, jeżeli ten człowiek wyjdzie z galerii i przez tydzień będzie bardzo zdenerwowany, to znaczy, że artysta osiągnął chyba jednak swój cel i sukces, bo ta praca została w tym człowieku. Ona pracuje w jakiś sposób, przerabia jego wspomnienia i wszystko to, co jest tylko i wyłącznie przypisane do tego jednego człowieka. Czyli te wszystkie kontrowersje, które potem buzują w społeczeństwie, które są tematem przekazów medialnych, tak naprawdę to jest sukces artysty, ponieważ coś zostało w kółku. To zależy, bo można stworzyć fatalną pracę, która kończy się aha, i ona też będzie kontrowersyjna, prawda? O jednoznacznym komunikacie, który oczywiście będzie kontrowersyjny, będzie wzbudzał emocje, negacje i tak dalej, ale nie do końca jest prawda, że to jest dobra praca, bo jeżeli faktycznie wzbudziła tylko i wyłącznie to zrozumienie takie, aha, dobra, rozumiem, o co chodzi, no to nie. Sztuką jest także ludzkie ciało. Rozmawiałyśmy na temat takiej konstrukcji psychicznej, która jest częścią, która jest wytrenowana, jeżeli chodzi o zawód artysty, pozwalająca na to, żebyśmy mogli oddzielić siebie jako siebie od tego działania, które mamy do wykonania. Czyli jeżeli jestem artystą, to dla mnie zawsze nadrzędną rzeczą jest dzieło, które tworzę. To jest taka układanka, czyli nadrzędną rzeczą jest to dzieło, ale
dzieło ma przekaz? Przekaz w jakimś kontekście. Okej, no to jak, w jaki sposób dobrać do tego kontekstu właściwy sposób przekazania tego, co jest do przekazania? W związku z czym tu się zaczyna otwierać nam ten wachlarz tych różnych rzeczy i czasami zdarza się tak, że ciało artysty jest właśnie tym najlepszym, najbardziej wymownym, najbardziej stosownym narzędziem, które będzie działało akurat w tym kontekście przy tym przekazie, który chcemy zrobić. W jaki sposób artysta sobie radzi na przykład z nagością? Ja mogę powiedzieć wyłącznie na temat tego, w jaki sposób ja byłam przygotowywana do zawodu artysty. I to jest taki trening, który sprawia, że w momencie, kiedy mamy do wykonania robotę, to po prostu ją wykonujemy. Czyli to jest taki trening profesjonalisty. Jest coś do zrobienia, to trzeba to zrobić. I wówczas odkłada się na bok wszystkie takie elementy prywatne, kompleksy związane ze swoim ciałem, tylko skupiam się na tym, żeby absolutnie wykonać to, co mam zaplanowane, maksymalnie tak dobrze, jak to jest potrzebne. I przy takim oddzieleniu to te wszystkie aspekty cielesne przestają być istotne, bo to nie jest wcale takie proste, żeby podjąć decyzję o tym, żeby użyć swojego ciała. No bo właściwie to nie jest proste w żadnym wypadku, obojętnie jaki to jest środek artystyczny, czy to będzie na przykład spray, czy to będzie nie wiem, farba graficzna, czy to będzie dłuto, czy to będzie marmur, czy to będzie ciało. Za każdym razem musimy być na 100% pewni, że to jest to, a nie co innego. Więc jeżeli mamy taką pewność, że wybór tego ciała to jest to, a nie co innego i jesteśmy odpowiedzialni za swoje dzieło, ale również też za ciało, no to wówczas to tak naturalnie po prostu jest koleją rzeczy, że wchodzimy w proces twórczy, on się kończy, no i wracamy z powrotem do takiego normalnego życia. Teraz moment na cytat, który pojawia się przy nazwisku mojego dzisiejszego gościa. Posługuje się różnorodnymi środkami artystycznymi, tradycyjnymi, nowymi, jak również takimi, które nie są zwykle kojarzone ze sztuką. Lubi niepokój, błąd, ograniczony przekaz, absurd i irracjonalność. I teraz, czym są środki zwykle niekojarzone ze sztuką? Jak by to pani określiła? Ta moja działalność jest bardzo różnorodna. Przykład takich środków, które nie są kojarzone ze sztuką. Rozmowa z ludźmi na przystanku. No zazwyczaj się nie kojarzy, prawda? Ale jest to element z takich moich działań street artowych. Pozostawianie dla nich jakichś wiadomości albo rozmowa na jakiś temat związany ze sztuką, na przykład czym jest sztuka współczesna. Bardzo lubię zadawać to pytanie i słyszeć od rozmówców, jakie mają odczucia. Pozostawianie przedmiotów, które przetworzyłam wcześniej w miejscach publicznych. Tak, no to są wszystko takie rzeczy, które normalnie nie kojarzymy ze sztuką. Przejdźmy teraz do następnego, tutaj do dalszej części tego cytatu, bo tu budzi we mnie jeszcze większą ciekawość, dlaczego akurat niepokój, błędy, absurd, irracjonalność. Co takiego jest w tych emocjach, że to właśnie pani lubi najbardziej? Jest to związane z pewną umiejętnością, zresztą bardzo, bardzo dobrą i praktyczną naszego mózgu, która polega na tym, że wpadamy w automatyzm. Ten automatyzm dzieje się oczywiście na takich poziomach, które są nam niezbędne do życia, to znaczy my się nie musimy zastanawiać za każdym razem, kiedy nabrać powietrza do płuc, nie musimy się zastanawiać nad tym, czy serce pompuje krew wokół naszego ciała. Ale ten automatyzm również, czy taka ekonomia działania naszego mózgu, również dzieje się w głowie, w mózgu. I mózg zazwyczaj nie lubi się za mocno przepracowywać. To znaczy, jeżeli możemy sobie zbudować jakieś schematy myślowe albo schematy widzenia świata, to niech tak zostanie. I wówczas właśnie te elementy, które pani przytoczyła z mojego opisu, to są jedyne elementy, takie najmocniejsze w moim przekonaniu, które potrafią nas wyrywać właśnie z tych schematów. One sprawiają, że codziennie rano wstajemy i rozumiemy, że mamy tylko jeden dzień, że nie mamy przyszłości,
że przeszłość jest interpretacją i mamy wiele tych interpretacji tego, co się wydarzyło, w zależności od tego, w jakim cyklu biologicznym akurat się znajdujemy. A jedyną rzeczą, którą mamy, to jest ten dzień, w którym akurat się znajdujemy i to nie cały, tylko akurat ten moment, w którym się znajdujemy. Więc z mojej perspektywy tworzenie takiej sytuacji, w której ciągle będę trwała w zachwycie i gotowości, żeby przyjmować to, co się dzieje i to, co do mnie przychodzi z tego świata, no to jest sprawa nadrzędna. Chciałabym panią prosić jeszcze o takie wskazówki dla młodych ludzi, którzy zastanawiają się, czy wybrać Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, co ich tam czeka. Takie słowo zachęty, słowo jakiejś takiej informacji wstępnej, której ten młody człowiek oczekuje pewnie po tej audycji. Czeka ich bardzo trudna droga. Tutaj w ogóle nie chciałabym tego osładzać, bo zawód artysty jest jednym z najtrudniejszych zawodów, jaki możemy sobie wybrać i jaki wykonujemy. Czeka ich taki trening odwagi i wiary w swoją prawdę. Czeka ich odkrywanie konsekwentne tego, kim są i jaka jest relacja ich ze światem. I czeka ich absolutna i bezwzględna, kategoryczna wręcz odpowiedzialność za to, co wprowadzają do tego świata.